Cześć i czołem. Cześć. Witamy Was w sklepie Shop Gracz. Znowu my. Dzisiaj mamy do przedstawienia Wam gierkę od Lacerty. Ostium. Po łacinie. Ostium znaczy? Otwarcie. Przynajmniej tak nam powiedział translator. Wcale nie wiedzieliśmy tego. Ale no cóż. Łacina w liceum daje efekty. Okej. Okay. Ostium. Strategiczna Ostium. Gra. Karciana. Karciana. Także mamy tylko karty. Tylko. Mamy też pudełko. Tak. I kostki. I kostki. No, kilka kostek. Nie kaszustki, co nie, prawda? Takie małe kosteczki. Znaczniki. Są znaczniki. I są też w środku ponoć koszulki na te karty, które są też w środku. Tak mówią, wcale nie sprawdziliśmy nie tego sprawdziliśmy. Wcześniej. Nie. A otwarte pudełko jest dlatego, że to jest specjalnie udostępniany nam egzemplarz pokazowy. Dzięki Jeszcze raz dziękujemy Lacercie. Gra jest dla osób w wieku 12+. Rozgrywka trwa około 60? 90? 60? 40. 40 tylko? Według, tak. Myślałam, że dłużej. No ale gra jest złożona, przynajmniej na podstawie instrukcji i tego, co czytaliśmy, więc rzeczywiście ten czas myślę, że może zostać wypełniony całkowicie. Dokładnie tak. A możemy grać solo, dwie osoby, a nawet trzy. Co ciekawe właśnie, nie? Że to jest, bo to jest niby taka gra pojedynkowa, ale możemy trzeciego zawodnika dołączyć do gry. Na pewno można podejrzeć, że w środku będą jakieś ciekawe grafiki na tych kartach. Mhm. Samo pudełko już się prezentuje tak dosyć atrakcyjnie. Biały kolor, nietypowy wybór, jak na taką mroczną, nazwijmy to, produkcję. No właśnie, bo rzeczywiście widać, że te kreatury w środku to takie creepy są. Raczej dosyć. Tak, raczej takie dark fantasy, powiedziałbym. Też truposz na froncie. To jest truposz? Więc, no taki, nie? Okej, okay, jest truposz, rzeczywiście. Zaglądamy. Zobaczymy. Witam nas instrukcja. Czytałem fragmenty, wydaje się dosyć dobrze wyjaśniona. Widzę, że jest dużo przykładów pokazanych, co tak, jest ważną rzeczą dla takich, co to nie bardzo w instrukcję lubią. Zwłaszcza, że dużo rzeczy będziemy gdzieś przesuwać, będziemy zmieniać pozycję naszych potworów czy wojowników. Też ciekawe fragmenty są, takie ważniejsze fragmenty są na fioletowo zaznaczone. Także można szybko sprawdzić sobie jakąś ważną rzecz. Wydaje mi się dobrze wydana instrukcja. Ale jest dosyć obszerna, jak na niewielką zawartość pudełka, bo jak możemy zobaczyć, tak. Nie jest tutaj zbyt wiele elementów. Widzimy karty numer 1, karty numer 2. To są foliki, które będziemy sobie te karty wkładać. Kostki, o których kostki, wspominałaś. Bardzo ładne. Nie narozkładaliśmy się specjalnie, chyba. Tak jak wspominaliśmy. Mamy właściwie tylko karty, koszulki. Właśnie, weźmy sobie, zobaczmy, jak te koszulki udostępnione nam za friko w zestawie. Są matowe. Ekstra mat. Są ładne. Świetny koncept, żeby dać od razu koszulki, zresztą z rewersami. Pasują ekstra. Naprawdę świetny dodatek. Jest to gra typu deck building, więc będziemy swoją talię budować. Mamy talię początkową, składającą się z chowańców. Będziemy się wspierać instrukcją, gdyż tych nazw własnych jeszcze nie kojarzę. Jak karty jakościowo? Klasycznie. Standard. Dobrze są na pewno koszulki. To może o samych kartach stricte. Weźmy sobie jakąś właśnie przykładową. Mamy taką kartę naszego wojownika. Taka karta ma kilka takich najważniejszych elementów. Po pierwsze, koszt takiej karty w kryształach, które będziemy zdobywać. Czyli tu mamy walutę właśnie, która występuje. Jest jedna waluta w grze, na szczęście. Taka karta będzie nas kosztować dwa takie kryształy. Ja spróbuję je znaleźć, przepraszam. Jasne. Jej moc to jest, czyli siła ataku, to w tym wypadku 2. Sama karta jest utrzymana w takiej szarej kolorystyce, bo tutaj mamy znacznik klanu i pewne elementy, które nam, że tak powiem, kombią, wchodzą w synergię właśnie z tym konkretnym klanem. Czyli mamy w tym wypadku, na przykład, gdy będziemy kartę zagrywać, w tym wypadku te boczne jakby ich umiejętności tej karty no nie będą brane pod uwagę, no bo się nie łączą klany, tak? Mamy żółty i mamy szary, więc te umiejętności nam nie będą wchodzić w synergię, natomiast szara karta jak najbardziej, jeżeli będzie w ten sposób położona, no to z tych umiejętności będziemy mogli skorzystać. Więc to są te umiejętności boczne, no mamy nazwę oczywiście tego wojownika oraz taka główna jego umiejętność, która jest rozpatrywana właśnie w trakcie gry. O co chodzi w grze? Mamy zniszczyć bramy. Mamy zniszczyć, tak, trzy bramy przeciwnika. Zaraz dobierzemy się do tych bram, do tych kart bram i do
znaczników. Właśnie, ja to wszystko porozdzielam w tym czasie, a ty możesz kontynuować. Do znaczników życia, gdyż każda z bram ma tych 15 punktów życia. Fajne są te właśnie znaczniki, bo gramy z przeciwnikiem, no to on jest naprzeciwko nas. Tak domyślnie powinno się w tą grę właśnie grać, że jesteśmy naprzeciwko siebie. Na pewno przy dwójce. Przy dwóch graczy. Przy trójce może być trochę skomplikowane. No ciężko będzie chyba w ten sposób siedzieć. Każdy z graczy ma, tak jak wspomniałem, trzy takie bramy i musimy się ich... musimy zniszczyć te trzy bramy przeciwnikowi. No i żeby to zrobić, będziemy zagrywać właśnie karty ataku, karty obrony, którym będziemy bronić się przed atakami przeciwnika. Jak widzicie, jest... Już mamy tutaj cztery klany, czyli żółty, zielony, niebieski i szary. Mamy też takie, nazwijmy to, jokery, fioletowe karty, które możemy zagrywać i one też będą wchodzić w synergię z jakimikolwiek klanami, które będziemy grać. Czyli mamy takiego fioletowego wojownika, oni się nazywają pierwotni. To jest nazwa własna tych kart. No i taka karta, jeżeli będzie zagrana, no to też będzie wchodzić właśnie w synergię z tym, z danym klanem. Składa się tego dosyć sporo. Zresztą to będzie nasza pomoc. Rozłożymy to tak może jak podaje wydawca. Mamy też pomoc w formie kart. Tak, też ściąga. Bardzo przydatne. Taka ściąga zawsze się przydaje, zwłaszcza na początku gry, jak poznajemy zasady. Mamy nasze trzy bramy. Mamy znaczniki życia. Mamy nasze kosteczki, więc możemy sobie kosteczki może ustawić na 15. Mamy rząd. Weźmy sobie może żółty rząd obrony, czyli te karty będą nam bronić naszych bram, jak przeciwnik będzie atakował, więc będą przyjmować na siebie obrażenia. Weźmy sobie może tak, jeszcze jednego żółtego i może zielonego. I to będzie jakby moje pole gry. I to oczywiście wykładasz w trakcie, to nie trakcie, jest tak, to nie, absolutnie. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, jasne, bo tylko jest jednak trochę do wyjaśnienia. Nie robimy skrótu zasad, tylko tak mniej więcej pokazujemy, co się będzie działo w trakcie gry. No i rozłożyliśmy sobie układ kart, który... Ono oczywiście będzie się różnić, bo te karty będą spadać, będą też puste miejsca, więc omówimy sobie po prostu tak, co czyli się dzieje na stole. To jest taka opcja full wypas. To jest full wypas, dokładnie. Pole przywołań, czyli taki nasz jakby sklepik, z którego będziemy mogli dobierać karty, żeby tworzyć naszą talię. Bo początkowo mamy tylko takie karty chowańców, stąd będziemy kupować karty właśnie za ten koszt tych kryształów. I co mamy? Mamy tutaj talię tych, nazwijmy to, jokerów, czyli właśnie pierwotnych. Wszystkie z tych kart mają taką samą wartość, wszystkie wyglądają tak samo. Oni właśnie wchodzą w synergię ze wszystkimi klanami. Mamy suwerenów, czyli takie potężniejsze karty, droższe, które dają nam jakieś tam potężne umiejętności. I karty wojowników, czyli 6 tych kart. Tutaj mamy suwerenów w tej talii, których będziemy dobierać, i talię wojowników. No i co się dzieje na stole? Mamy swoje bramy, mamy punkty życia i zagrywamy karty w dwóch jakby rzędach. Rząd obrony i rząd ataku. Te karty będą atakować bramy przeciwnika. Chodzi o to, żeby zmaksymalizować właśnie moc tych kart i jak najwięcej obrażeń zadać przeciwnikowi. Co robimy? Będziemy chcieli zmaksymalizować atak naszej postaci. Czyli łączymy naszą bramę w ten sposób. Żółta, żółta, żółta. Mamy trzy karty połączone z bramą. No, moglibyśmy jeszcze w ten sposób to popatrzeć, no ale jedna karta nam wtedy odpada. Czyli chcemy jak najdłuższy ten łańcuch stworzyć. No i w tym wypadku mamy aż trzy karty, więc ta karta doda nam dwa do mocy tej karty. A jako że ona jeszcze tutaj ma dodatkową umiejętność, no to jeszcze dodatkowo nam da jeden punkt. Czyli w tym wypadku mamy raz, dwa, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Czyli 11 punktów ataku aż możemy z takiego układu zadać przeciwnikowi. No po prostu chodzi o to, żeby tak zagrywać mądrze te karty, bo możemy je przesuwać tutaj na tym swoim układzie, też według reguł, które są zawarte w instrukcji. Możemy je zmieniać miejscami, możemy je przesuwać w taki sposób, żeby właśnie tworzyć jakby te łańcuchy tych klanów, no i zadawać zmaksymalizowane obrażenia przeciwnikowi. I trzeba troszeczkę się nakombinować. No gra jest strategiczna, jak sama nazwa wskazuje. Ja może przytoczę tą ściągę, ponieważ tu jest tak w miarę prosto to wszystko rozpisane. Są dwie fazy, faza rozwoju, faza ataku. Może zacznijmy od fazy rozwoju. Można odrzucić kreaturę,
przywołać kreaturę, przesunąć lub odwołać kreaturę, a na koniec uzupełnić pole przywołań, czyli to miejsce. Przywołanie, czyli kupujemy sobie kreaturę i ją układamy w naszej tutaj strefie. W fazie ataku jest kolejność i ta kolejność wygląda następująco. Najpierw następuje szarża, później pokonujemy kreaturę, zbieramy pokonane kreatury i uzupełniamy rękę. Dokładnie. Wydaje się banalne, ale... Ale jest, no jest tutaj mnóstwo kombinowania. No wydaje się to na tyle złożony tytuł, że wydaje się regrywalny. Prawie że, albo może całkowicie, to nadaje się do takich rozgrywek turniejowych, powiedziałbym nawet. Kart wydaje się nie jest dużo, być może jakieś dodatki się szykują, aż się prosi o to, żeby tych kart było więcej. Grafiki, no właśnie w stylu takim dark fantasy, mi się osobiście podoba. No zagramy dzisiaj, więc zobaczymy jak to, czy to żre. Wygląda naprawdę ładnie, zachęcam. I ja tylko chciałabym nawiązać do tego, że oglądałam dosyć wczesny materiał i tam była dosyć ciekawa rzecz, ponieważ nie było tych karteczek, tylko była aplikacja, w której o wiele łatwiej się odliczało te punkty. Podobało mi się to naprawdę bardziej. Nie było dodatkowych papierków, nie było tych znaczników. Jak również kupowanie kreatur było poprzez kładzenie na nie właśnie karty z kryształem. Aha, okej. Czyli zrezygnowano ze znaczników kryształów. One są w tej chwili właśnie chyba tutaj. Tak. I też to było dosyć ciekawe, ale był to pewnie prototyp. Prototypowa wersja. Tak, ale apka naprawdę fajnie wyglądała, było to bardzo łatwe, po prostu leżał telefon i się dotykało i te punkty spadały. Ciekawe. Nie wiem, co by mi się osobiście bardziej podobało. No aplikacja to jednak, wiesz, no już element taki jakiś cyfrowy, tak? No tutaj wszystko analogowe, może to fajne. Była tylko ich jakaś aplikacja, a specjalnie do programu, którym tam. Myślę, że takich też darmowych aplikacji jest sporo w sklepie Play, bo to i do Magicka są te liczniki, więc myślę, że można sobie tutaj coś znaleźć. Na pewno estetyczna. Wszystko widać na tych kartach. Jest to przejrzyste. Jakościowo... Są koszulki, więc są koszulki, jakość kart nie gra tutaj dużej roli. Dokładnie, więc wszystko pójdzie w koszulki. No ja nie jestem jakby fanem gier takich pojedynkowych. Na pewno zagramy, bo jestem ciekaw jak to gameplayowo wygląda. Dla mnie jak najbardziej na plus. No ja jednak muszę zagrać, żeby się troszeczkę ja to... Ja tak samo. Ale tak, podoba mi się wizualnie. Bardzo duży plus za koszulki. To już powtarzam, tak. Ale to jest naprawdę bardzo świetne, duży plus. Mechanika wydaje się prosta, aczkolwiek prosta pewnie nie jest. Jak już się zagra, pewnie wszystko jest proste, jak już się, wiesz, ogra. No, takie kombinowanie. Ja to tak zawsze na przypał w takich grach. O, sobie to wyłożę, może się uda. A tu trzeba jednak sobie troszeczkę mocniej pokombinować. Się dużo rzeczy dzieje, rzeczywiście. Ale grafiki na duży plus też. Tak, grafiki tak. Są bardzo wizualnie ekstra, ciekawe. Naprawdę fajne. Jest jakiś jaszczur, jakiś rycerz, bardzo, bardzo ładne. I przejrzyste, wydaje mi się, że jest przejrzyste. Wszystko widać. Jasne, to my się bierzemy do grania. My się bierzemy do grania, dokładnie. Dzięki. Subskrybujcie, lajkujcie. Jak dislajkujecie, powiedzcie nam. Powiedzcie co można, tak, co można zmienić, co można poprawić. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Dzięki. Na razie. Ludzie ciężkie pieniądze płacą za kefir z tym. Kefirer! Z kofi. Kofi, kefir. Kofir. O Boże, kofir. Dobra, rezerwuję nazwę na kofir i będę sprzedawał.